Cześć, z tej strony Maciek. Jestem dzisiaj tutaj po to, żeby opowiedzieć Wam o tym, jak przygotować się do Night Ride'u. Mamy początek wiosny, a więc jest to czas, kiedy bardzo szybko robi się ciemno. Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli chcemy pojechać gdzieś po pracy w tygodniu, to musimy się liczyć z tym, że zostanie nas noc. Jeżeli jeździmy po lesie w górach, no to wtedy przechodzimy do tak zwanych ostrych night ride'ów, które wymagają od nas pewnego doświadczenia lub odpowiedniego przygotowania. W związku z tym chciałbym przedstawić Wam 6 wskazówek, które według mnie są bardzo przydatne w momencie, gdy jesteśmy laikami, gdy jeszcze nigdy nie jeździliśmy nocą po górach. Po pierwsze, musimy bezwzględnie kupić dobrą latarkę. Dobra latarka to taka, która ma minimum 1000 lumenów. Wszelkie słabsze modele po prostu będą za słabe. Nie będzie to pozwalało nam na to, żeby szybko przemieszczać się nocą pomiędzy drzewami, ponieważ będzie nam brakować tego oświetlenia. Ja osobiście używam lampki Prox Avior 2, ma ona 2000 lumenów. Wcześniej używałem AliExpressowego Konvoja S2+. Była to również bardzo dobra lampka, posiadała 1000 lumenów, ale wystarczała w zupełności. W tym momencie, mając 2000 lumenów, czyli lampkę o przysłowiowej mocy 1000 słońc, naprawdę w lesie robi się z nocy dzień i dzięki temu można w bezpieczny sposób podróżować. Drugą wskazówką jest to, żeby lampkę zakładać na głowie. Starajcie się mocować ją na kasku, a jeżeli planujecie mocować lampkę na kierownicy, to traktujcie ją jako oświetlenie wspomagające. Dlaczego? Otóż w momencie, gdy wchodzimy w ostre zakręty lub też najeżdżamy na jakieś strome muldy, często dochodzi do takiej sytuacji, w których mamy ciemne pole widzenia. Tam, gdzie patrzymy, jest ciemno. W momencie, gdy latarka jest na naszej głowie, zawsze mamy doświetlone dokładnie to miejsce, na które patrzymy. Trzecią wskazówką jest to, żeby na takie night ride'y jeździć ze znajomymi. Ja dzisiaj jestem sam, przejdę w kolejnych podpunktach do tego, w jaki sposób można się zabezpieczyć, kiedy jesteśmy sami w lesie, kiedy nie mamy możliwości pojechania z kimś. Natomiast jest to ważne, żeby jeździć ze znajomymi, ponieważ w momencie, gdy zdarzy się jakaś nieszczęśliwa sytuacja, jakiś wypadek, zawsze obok nas jest ktoś, kto może wezwać pomoc. Czwartą wskazówką jest to, żeby ubierać się w odpowiedni sposób. Ważne, żeby uwzględnić to, że w nocy po prostu jest zimniej niż w dzień. Czasami jest tak, że będąc na górze, mamy przymrozki, możemy być totalnie nieprzygotowani, a zjazd ze zziębłymi dłońmi nie jest niczym przyjemnym, szczególnie wtedy, gdy czekają nas ostre ścianki i musimy mocno dohamować skostniałymi palcami przed zakrętem. Piątym podpunktem jest to, żeby przede wszystkim dawać znać osobom, z którymi jeździmy. Jeżeli powiadomimy bliskich o tym, gdzie jedziemy, oni będą znać to miejsce. Jest to ważne z tego względu, że w momencie, gdy się coś stanie, gdy długo nas nie będzie w domu, wówczas oni mogą podać im lokalizację, w której się znajdujemy, dzięki czemu takie służby ratownicze w kryzysowych sytuacjach w bardzo łatwy sposób będą mogły nas znaleźć. I to jest właśnie ten podpunkt, który należy uwzględnić w momencie, gdy jeździmy sami. Ostatnim podpunktem, równie ważnym, jest to, żeby jeździć na trasy, które znamy. Wybierając się na ścieżki totalnie nierozdziewiczone jeszcze przez nas, często możemy natrafić na przeszkody, o których wcześniej nie mieliśmy pojęcia. Te przeszkody mogą nas przerosnąć, mogą doprowadzić do jakiejś ciężkiej sytuacji kryzysowej, do jakiegoś wypadku. Tego raczej nie chcemy, szczególnie późnym wieczorem, w związku z czym trzeba również tej zasady pilnować. Oczywiście najważniejszą spośród tych wszystkich zasad, a właściwie wskazówek, jest to, żeby zaopatrzyć się naprawdę dobry sprzęt. Bez dobrej lampki dobry night ride nie jest możliwy.